Serdecznie witam Was w czwartek, 19 maja. Dzisiaj mamy krótką Ewangelię o trwaniu w miłości Jezusa. Już wczoraj mówiliśmy sobie, co to znaczy trwać, trwać w Bogu, a dzisiaj idziemy krok dalej. Trwanie w miłości. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od 9 do 11. W opisie tego filmu po rozwinięciu również znajdziecie tekst tej Ewangelii. Zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytamy najpierw słowa Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Boże. Jezu, który z miłością mówisz o miłości do swoich uczniów, bądź uwielbiony, Jezu. W Twojej niezwykłej relacji z Ojcem, tak jak On Ciebie umiłował, tak i Ty uczniów swoich miłujesz. Bądź uwielbiony, Jezu. W zaproszeniu, abyśmy trwali w Twojej miłości. Bądź uwielbiony, Jezu. We wskazówce, że jeżeli będziemy zachowywać Twoje przykazania, to będziemy trwać w Twojej miłości. Bądź uwielbiony, Jezu. W obietnicy radości. Mówisz nam to, aby nasza radość była pełna. Bądź uwielbiony, Jezu. W sztuce kochania, w tych naszych brakach, niedolach, w tym, że nieraz nie potrafimy kochać i w tym, że mimo wszystko Ty mówisz do nas: trwajcie, mimo wszystko, bądź uwielbiony, Jezu. Moi drodzy, dzisiaj krótka Ewangelia, ale treściwa. Trwajcie w mojej miłości. Jest taka wskazówka, o której już wspomniałem w modlitwie. Jezus mówi: jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Przykazania Boże nie są ciężarem. To jest właśnie to lekkie brzemię i słodkie jarzmo. Bóg daje nam przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Po to, żeby właśnie w swojej ojcowskiej trosce mówi do nas: nie idź tam. Nie rób tego. Jeżeli będziesz mi wierny w tych przykazaniach, to w ten sposób okażesz mi najlepiej, najpiękniej miłość w stosunku do mnie. Ja ci pokazałem moją miłość. Do końca cię umiłowałem. Znakiem mojej miłości do ciebie są rany na moich dłoniach, mówi Jezus. I można tak powiedzieć, analogii używając, że my też powinniśmy dać się zranić, zranić nasze ego, zranić naszą pychę i na poważnie potraktować przykazania Jezusa i trzymać się ich, przykazania Boże i trzymać się ich. I to będzie właśnie oznaka naszej miłości w stosunku do Pana Boga. I tak jak powiedziałem, przykazania nie są ciężkie. One, jeżeli podejdziemy do nich z miłością, to one będą dodawały nam radość. Jezus mówi: to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i by radość wasza była pełna. Bardzo wielu ludzi, którzy mają wszystko w życiu, są szczęśliwi, ale tak naprawdę głęboko gdzieś tam w sercu nie są szczęśliwi. Dlaczego? Dlatego, że poszli za tym, co jest przyjemne, poszli za pieniądzem, poszli za szukaniem dobrobytu, poszli za szukaniem wszystkich tych rzeczy, które im dadzą tutaj na ziemi szczęście. I w pewnym momencie dochodzą do ściany i mówią sobie: to nie jest wszystko. I dzisiaj, kiedy kiedy wchodzimy w tę modlitwę i chcemy dzisiaj to rozważyć jeszcze tak sam na sam z Bogiem,
pomyśl o, może warto wziąć na, jak to się mówi, tapetę przykazania. I przejść tak po kolei te przykazania, może wszystkie, albo te, które najbardziej, z którymi jakby masz problem, i pomyśleć sobie, Bóg mi to daje z miłości, nie jako sędzia. Żeby zmienić tą perspektywę myślenia, żeby zmienić też nasze myślenie. O to też chodzi w rozważaniu słowa, by dokonywała się w nas ta metanoja, ta przemiana. Nie Bóg, który chce nas ukarać i mówi, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij. Ale Bóg, który mówi, kochane dziecko, nie zabijaj. Dbaj o swoje zdrowie. Kochane dziecko, nie cudzołóż. Nie patrz tam, gdzie nie powinieneś. Trzymaj na wodzy swoje spojrzenie. Drugie dziecko, nie kradnij. To nie jest twoje. Nie zazdrość. Bo to jest głupie. Zobacz, ile ci dałem. Dziękuj. I idąc tak krok po kroku przez te przykazania, pomyśl o tym, jaki Bóg jest dobry. Jaki jest kochający. Wierzę, że Bóg dotknie twoje serce i doświadczysz takiego uczucia, takiego boskiej miłości. Trwajcie w miłości mojej. To jest właśnie trwanie w Bożej miłości. Zachowywanie przykazań, a co za tym idzie, nie tylko tych przykazań Starego Testamentu, ale przykazania miłości, przykazania, aby kochać również swoich nieprzyjaciół, aby wyciągać pierwszy rękę do przebaczenia. To, co też Jezus mówi, dopełniając prawo Starego Testamentu. Może też warto wziąć błogosławieństwa na tapetę i pomyśleć, dobrze, chcę iść jeszcze dalej. A może warto wziąć listy świętego Pawła i zastanowić się, dobrze, przykazania, ok, błogosławieństwa, ok, może teraz kwestia posługi, charyzmatów i tego, jaka jest moja miłość, czy jestem cierpliwy, czy właśnie nie szukam poklasku, czy prorokuję nad innymi. Zależnie od twojego etapu drogi życiowej, duchowej, na którym jesteś, przejdź właśnie taki trochę rachunek sumienia i zastanów się, czy ta miłość Jezusa odbija się w tobie. Czy ty doświadczasz tej miłości? Pierwsza sprawa, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Jezus tak to robi w stosunku do Ojca. Słucha Ojca. Jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Duchu Święty, prosimy Cię przede wszystkim o to, aby w naszym życiu objawiła się radość, która jest nam przyobiecana z trwania w Bożej miłości, słuchania głosu Jezusa i wypełnianiu Jego przykazań. Ty jesteś źródłem miłości, źródłem radości. Przyjdź, Duchu Święty, szczególnie do tych osób, które boją się czynić rachunek sumienia i mają problem z tym, aby wejść w głąb swojej duszy, bo mogą spotkać się z wieloma rzeczami do poustawienia w życiu. Niech to ich nie zatrważa. Niech to ich nie przeraża. Niech to będzie dla nich takim motorem, żeby rzeczywiście poukładać to wszystko. Bądź, Duchu Święty, uwielbiony w tej miłości, którą nam Jezus daje. Amen. Chodźmy dzisiaj cały dzień z tym właśnie zdaniem. Trwajcie w miłości mojej. Dzięki Wam za dzisiejsze spotkanie ze Słowem i życzę błogosławionego, dobrego dnia.